Witajcie, witajcie. Ogrzewam się tak delikatnie przy ognisku. Sprawdźmy sobie, co u mnie jest w ekwipunku. Jestem najedzony, jestem wypity, jestem w miarę wyspany. No i właśnie, Leszka jest też ze mną, więc mamy tutaj cel dostać się do Agropromu. Przepraszam, mózg mi już nie działa. Do Jantaru. Do Jantaru idziemy. I tutaj mamy znaleźć próbki anomalii. Pierwsza, druga. I wydaje mi się, że była trzecia. Find sample somewhere in the factory. Muszę być uważny, więc mamy do przejścia tak w zasadzie całą tutaj tą fabrykę. Już byliśmy na dnie tej fabryki, mimo to nie odnaleźliśmy próbek, które były dla nas tak bardzo mocno wymagane. Więc musimy być ostrożni. Jak widzicie, troszeczkę zmodyfikowałem sobie aspekty graficzne. Gierka chodzi lepiej. Może wygląda troszkę inaczej, ale według mnie wygląda bardziej zajebiście. Po prostu ocieka zajebistością. No w ogóle Stalker sam w sobie jest po prostu zajebisty i mocno czekam na drugą część. Dobra, Leszka, tak, gdzie ty jesteś? Ja bym chciał, żebyś ty dawał fire at will. Sprawdźmy, czy teren jest czysty. A z tego, co widzę, wygląda na czysty. Jesteśmy w strefie psionicznej, ale na szczęście mamy ten hełm cały psioniczny. Zresztą byliśmy już tu wcześniej. Więc nie powinno być jakoś super niebezpiecznie, tylko że muszę uważać tak naprawdę, gdzie ja tutaj stąpam. Bo tu może być pełno zombiaków, może być pełno jakichś dziadostw. Mogę sobie aktywować na szybko tutaj minimapę. Widzimy, że w tym obszarze znajduje się mój cel. I tak naprawdę tam jest anomaly sample, tak? Czyli pod szóstką powinienem widzieć. Dokładnie, detektor pokazuje to coś. To jest raczej moja próbka, więc powinienem sobie tutaj na spokojnie wejść. Tylko najpierw się przyjrzyjmy, bo ja nie chcę wejść tutaj do prądu. Bo prąd mnie, jak każdy wie, zbałamuci. To zbałamuci mnie bardzo mocno. No nie jestem najlepszym skoczkiem, jeśli o to chodzi, ale widzę, że tutaj trzeba skakać. I najlepiej, żebym przeskoczył. Ach, parzyło moje serduszko. Dobra, mamy próbkę. Muszę się stąd wydostać, bo już dostaję po czerepie. Zajebiście. Tesla anomalii. Pierwsza próbka załatwiona. Następną mamy próbkę tutaj. Czyli w drugim hangarze, czyli tak naprawdę w tym hangarze. Więc na spokojnie sobie tutaj przejdę. Tylko jestem troszkę już zbałamucony tą całą energią. Na szczęście nie ma żadnych zombiaków, więc jestem uradowany jak Skłodowska. Tylko jak tu wejść do środka? Martwi mnie ten poziom promieniowania, więc wydaje mi się, że będę musiał zażyć jakieś specyfiki. Czy ja posiadam jakieś specyfiki na promieniowanie? Mamy tutaj, o, takie coś, a to jest ochrona przed radiacją. Myślę, że zażyjemy sobie to. Dwie żółte tablety. I powinno być dobrze, jeszcze tylko szluga spalimy. Ten szluch został jeden, to sobie mogę śmiało go skopcić. Leszka, co ty robisz? Kto to jest? Możesz, kurde. Popatrz tego szluga. Ja pierdyle, ja nie wiem, kto tu jest. Słyszę zombiaki, to na pewno są zombiaki. Ostrożnie, muszę być ostrożny, bardzo ostrożny. Ostick chili. Co ty, panie, tutaj miałeś ciekawego? Ty dziadu jeden. Dobre towary pan posiadał. Kerozynę posiadał. Nie wszystko udźwignę, nie jestem w stanie wszystkiego podźwignąć. Niemniej jednak większość tych towarów to ja chętnie tutaj przygarnę. Chwilą ten gościu był żywy, więc gdzieś tu jest jeszcze ktoś, kto zabija. Tu nie widzę, tu się świeci latarka. Jesteś ekspertem, okej, czyli tutaj gościu oczyszcza teren. No spokojnie, ja nie muszę strzelać. Już chciałem wystrzelić, kurde, tutaj
w niego tobą nabojów, ale widzę, że typ w egzoszkielecie jednak tutaj zrobił porządki, więc ja nie mam czym się tak naprawdę przejmować i nie będę się tym przejmował, skoro moje cele są, nie ukrywajmy, inne. Leszka tutaj sobie jak żabka człapie i bardzo dobrze, że Leszka sobie człapie, bo ja nie chcę, żeby on się narażał zbyt mocno. Zażyłem dużo medykamentów, więc ja bym chciał, żebyś ty tutaj może... Tak, zabraliśmy! Stay far, ale chciałbym, żebyś tu zaczekał, koleżko. Bo ja mam tutaj cele do zrealizowania, więc ja sobie zapalę może latareczkę, żebym widział. I tam jest chyba ta moja próbka, którą muszę pobrać, tak? Więc teraz wejdźmy tutaj tak, żeby... Żeby mnie nie zbałamuciło. Tu po prostej muszę wejść. Chwycić próbkę, tam jest następna anomalia. Chciałbym to wziąć. Parzyło moje serduszko. Boli mnie. Ale dałem radę. Dałem radę. Jestem troszkę spieczony, ale to tam wiecie, nie stoi nic na przeszkodzie. Pytanie, które jest radiacyjne. To jest radiacyjne, więc wpakujemy sobie do LEDowej ołowianej tutaj skrzyneczki. I mój tyłeczek jest bardzo grubo chroniony. Tak swoją drogą jestem bardzo zadowolony z sytuacji takiej, że wy wszyscy jesteście tutaj na serii, powiedzmy sobie, Stalkera. Nie spodziewałem się, że będzie aż takie duże zainteresowanie serią ze Stalkera, więc no dzięki. Tyle mogę powiedzieć, jak typowy Polak, dzięki. Po prostu bądźcie, komentujcie i jak wam się podoba, to będziemy dalej tutaj ingerowali. Ja też jestem śmiało otwarty na wszelkiego rodzaju wasze propozycje odnośnie modyfikacji. Próbowałem na przykład wygrać modyfikację taką jedną zajebistą, która dawała świetne aspekty graficzne, jeśli chodzi o Stalkera. Niemniej jednak po wielu próbach powiem wam szczerze, że stwierdziłem, mam to gdzieś. Mam to w dupalu, grubo w dupalu. Bo gdyż albowiem okazuje się, że to chwilę crash nad crashem, nie będę się w to pałował. Co tu mamy? Advanced Tools, zajebiste, Kevlar, MG, no MP412 to mi tak akurat koło ciula lata, nie? Ale Kevlar jak najbardziej, chętnie jeszcze Advanced Tools, to jest super loot. Mimo wszystko cały czas czekam na Expert Toolsy. Dobrze, i teraz mamy questa. Questa, właśnie z tymi Explorers, tak? Find the mercenary scar, living legend. It will be bad. Explorer, bring the professor artifacts from area Lab X16. I co, on chciał tylko dwa? Myślałem, że chciał więcej niż dwa. Ale z tego, co widzę, to nic więcej nie chciał. On chciał tylko dwie próbki. No więc dobrze, jak chciał dwie próbki, to te dwie próbki mu dostarczę. Nie ma z tym największego problemu. Jeszcze tutaj mamy jakiegoś Stasza. Myślę, że zawołam Leszkę ze sobą, żeby w razie czego był tutaj gdzieś w asekuracji. Niemniej jednak liczyłem, że to będą trzy próbki do dostarczenia, a okazuje się, że są tylko dwie. Jeszcze tutaj jakiś kubeczek na mocz jest, więc wezmę. Teraz aktywuję sobie szybki PDA gdzieś w tym rejonie. Gdzieś w tym miejscu, być może w tym aucie albo gdzieś do góry. Prawdopodobnie do góry jest ten staż. Zerknijmy. No nie, pomyliłem się. To nie jest ten teren, więc prawdopodobnie w tym aucie znajduje się może gdzieś na przodzie, może w środku tego pojazdu. Leszka, suń dupala, proszę ja ciebie, Leszka. Jesteś kurde taki dziad jeden. Taki jesteś... barachło, że po prostu szlak mnie trafia z tobą. Też jest w aucie. Co my tu mamy? Mercenary suit. Jeszcze jakiś lepszy suit. Czy to jest dobre? 57 tysięcy, 59 tysięcy. Belt slotów posiada minus 2. To posiada w ogóle belt slotów, więc to już wiem, że daje na disassemble, bo ja potrzebuję belt sloty, bo to mi daje udźwig. A teraz na udźwigu bardzo mi zależy. Polimer shity wezmę, layered fiber, retardant fabrics jest G warty.
A jeśli chodzi o ten pancerz, no właśnie, minus 2, minus 2, minus 10 na burn resistant, dużo lepsze jeśli chodzi o wytrzymałość na balistykę i BR klasę. Gorzej jeśli chodzi tutaj o te belt sloty. Pytanie brzmi tylko, czy ja mogę to zupgrade'ować na więcej belt slotów, bo czasami z tym jest problem. Tego co widzę, mogę do 4 belt slotów zupgrade'ować, tylko musiałbym mieć Advanced Tools. A tu jest Weight Carried, jeszcze psioniczna rezystancja na promieniowanie, więc dobry pancerz. Bardzo dobry pancerz. Wręcz dużo lepszy niż ten mój, tylko no tutaj są bardziej srogie rzeczy, kurde, do posiadania, więc ja bym go śmiało dał Leszce, tylko gdzie ten dziad się znowu podział? On tutaj sobie siedzi, dobra, on sobie tutaj bąki szczela. Nie ma nie. Więc Leszka, mam tu do ciebie deala. Proszę, przechowaj dla mnie ten pancerz i myślę, że będzie to w miarę dobry deal. Tym bardziej, że ostatnio nic większego nie robi. Okej, okay, myślałem, że będzie tu więcej takich konfrontacji. Mógłbym sobie jeszcze z detektorem pobiegać i popatrzeć, czy coś tu jest. No jest tutaj coś. Możemy zaryzykować i spróbować podejść, tylko to jest gdzieś tutaj. O, proszę was bardzo. Zaraz przy wejściu, pominąłem. I następny jest przy wejściu za bramą. Gdzieś mi tu pokazuje. Coś tu leżało, świetnie, nie wiem co wziąłem, zobaczmy. Bardzo dużo próbeczek mam. Mamy promieniujące, więc promieniujące rzeczy oczywiście do kontenera wkładam. Już wiecie, nauczyłem się, jak w poprzednim materiale, że jednak jak człowiek nie nosi tych kontenerów, to potem cierpi, więc ja ze sobą noszę te kontenery. Dajcie mi znać tak naprawdę, co sądzicie o tym, że graficznie gierka powinna wyglądać znacznie lepiej. Ja też troszkę podrasowałem aspekty tutaj właśnie graficzne, zainwestowałem w lepszy dysk SSD. Wiecie, jak to śledzi mój panel społeczności, to wie, że po crashu mniej więcej straciłem cały dorobek komputerowego życia, tak? I tutaj się okazuje, że no cóż, wszystko przepadło. Dużo czasu mi zajęło, prawie ponad 2 tygodnie, żeby to wszystko odzyskać. Na szczęście nie jestem głupim człowiekiem, jestem bardzo inteligentny. No, nie odpierdół tak naprawdę tego magistra się, kurde, uzyskało. I no, człowiek się zabezpieczył. Odpowiednio się zabezpieczyłem i to, co potrzebowałem, to odzyskałem. Tylko, że musiałem troszkę powalczyć właśnie tutaj ze... z komputerem, tak. No i to był największy problem. Sterowniki, nie sterowniki, tego tak naprawdę nie dałem rady. Gdzieś tam sobie przygotować. Człowieczku, masz tu swoje te rzeczy. Co ty tutaj zbierasz? Zebrał 3 próbki. Nie wiem skąd wziąłem 3. próbkę. Chyba całkowicie przez przypadek ją chwyciłem albo gdzieś leżała pod butem. I dostałem 10 tysięcy rubli. Czy masz jeszcze coś do zrobienia? Znaleźć jakiegoś doktora Pieroga. Pierogow. Pierog. Był taki jeden w Tańcu z Gwiazdami. Pierogow. Dobra, zobaczmy gdzie Pierogow jest. Chowa minimapę. Wyłączyć Brain Scorchera, który znajduje się w radarze. To jeszcze nie ten moment. Defend Rostock, Defend, Deliver PDA. Storm Enemy, Meet with Beard. Over the Rainbow, Find the Mercenary Scar. Powiem wam szczerze, nie widzę tego questa. Jak się przyglądam, Storm Enemy, Defend Rostock, a gdzie jest quest odnośnie znalezienia doktora? Panie, czy ty mi wszystkiego nie sprzedałeś? Hello, Stalker. Bardzo ciekawe. Może na mapie wypatrzę. Musimy się udać do Rostocku, to na pewno. Tutaj mamy jeszcze parę staszy, ale czy te stasze są warte uwagi? Mamy Anomalous Research, które tak naprawdę do niczego nam się nie przyda, bo tutaj mamy oddać mojego Goldfisha.
Moglibyśmy pójść do strefy, która się nazywa jako Dead City. I w sumie te stasze mógłbym tu śmiało pędzlować, tylko to są głównowartościowe stasze, nie? Z nich nic nie będę tak naprawdę miał, więc nie wiem, czy jest sens się w to w ogóle bawić. Jeśli chodzi o... O, tu jest stasz na żółto. Musiałbym przejść, kurczę, do Wild Territory. Jestem w sumie blisko i jestem w stanie to zrealizować, tylko wiem, co na mnie tam czeka. Tam czeka na mnie śmierć. Ale mam bardzo dobre wyposażenie pod tym względem, więc wydaje mi się, że mógłbym się tego podjąć. Gordon, stasz. To są takie lipne stasze. Tu jest jeszcze wejście do laba X18, a tu było X16. Czyli to jest jeszcze inne laboratorium. Więc tu też mógłbym wejść. Jeśli chodzi o track cementarii, też mi doszło parę staszy, ale z tego co widzę, wszystkie są kiepskiej jakości, a mi zależy na expertulsach. Do radaru byśmy musieli wejść. Super, Sevka Shrink. Zabić jakiegoś typiarza. A żeby wejść do radaru, to muszę być w Red Forest. A Red Forest jest wejście z Army Warehouse'a. Albo z Limańska. Znaczy tak naprawdę muszę być w Army Warehouse'ie i stąd przejść do Red Forestu i z Red Forestu dopiero do radaru. A radar jest małą mapą. Też nie, większa, bo tu się myślałem, że ten radar to jest tylko to badziewie takie małe, a tu jest jeszcze jakieś takie kanion. Ciul wie co to jest i jakieś wyjście tutaj mostem. I do Army Warehouse'a. Jasne, czyli to możemy sobie jeszcze tutaj śmiało zostawić. Nie widzę potrzeb cofania się do tyłu. No to jest złe określenie, natomiast wiecie o co chodzi. Nie chcę się cofać, nie, bo to jest strata czasu. Tu jest staż żółty. Ten mógłby być coś wartościowy w Darkscape'ie. Jak będzie jakaś możliwość, to się tam po prostu cofniemy. No dobra, no to w takim razie my jesteśmy teraz w... Jantarze, więc pójdziemy sobie śmiało w kierunku Wild Territory, czyli tu i tam postaramy się coś osiągnąć. Już widzę, noc zapadła. Ciemno już, zgasły wszystkie światła, noc nadchodzi i puka już. Muzykiem to ja na pewno nie będę, nigdy w życiu, no chyba, że będziecie mnie tak dopingowali, że na YouTube będę miał 1,5 miliona wyświetleń, to wtedy tak, ale generalnie nie. Zgaszam latarkę i zapalę noktowizję. No i teraz mogę działać, więc musimy się udać, zdaje mi się, w tym kierunku. Szlak by to, nie mogę PDA oglądać. Dokładnie w tym kierunku i się wydostaniemy z tego dziadostwa. Więc przejdźmy sobie z noktowizją, dla was troszkę nawet i rozjaśnię, żebyście widzieli, co to jest. Jezus Leszka, ty jesteś po prostu... Skradasz się jak jakiś zombiak. Zawsze jak go widzę, to mi... Darki mi przechodzą. Ale to jest nasz człowiek, to jest nasz pomagier. On zawsze nam tutaj pomaga ze wszystkim, więc ja mu ufam, ja mu wierzę. To jest nasz człowiek. Dobra. Tu są anomalie, więc cóż, przechodzimy do Wild Territory i będziemy zmierzali w kierunku Rostoku, a tam czeka nas bardzo, bardzo dużo różnych tak naprawdę i miłych wrażeń, więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, cześć!